Cześć, Tomasz Szaskowski. Jako twórca marki Inwestuję w Nieruchomości przygotowałem dla Ciebie coś absolutnie fenomenalnego. Pierwszy w Polsce serial o remontowaniu kamienic, krok po kroku. Remontowe rewolucje. To jest pierwszy w Polsce serial tego rodzaju. A w tym odcinku zobaczysz, jak zrobić ekonomicznie demolkę, czyli usunąć wszystkie ściany i zdemontować to, czego nie potrzebujesz. Jak usunąć windę z kamienicy i po co w ogóle ją usuwać? Przecież winda w kamienicy jest unikalnym rozwiązaniem. Jak zdemolować stare schody i zbudować tymczasowe schody oraz jak szlifować belki, po co je szlifować i jak zabezpieczyć ogniochronę. Zobacz, jak to wygląda na budowie. Do zobaczenia. Toruń. Miasto kojarzone z Mikołajem Kopernikiem, najlepszymi piernikami i zabytkową architekturą Starego Miasta, wpisaną na listę UNESCO. To właśnie tu znajdziesz jedne z najpiękniejszych kamienic w Polsce. Należy do nich Miodowa Faktoria, kamienica przy ulicy Świętego Jakuba 13. Ten adres to serce kulturalnych wydarzeń, raj dla turystów z całego świata, idealna okazja inwestycyjna. Miodowa Faktoria, w XIX wieku będąca fabryką najpopularniejszych pierników, dziś przechodzi przez prawdziwe, remontowe rewolucje w celu przygotowania apartamentów dla turystów. Zobacz, jak wyglądały pierwsze tygodnie prac budowlanych w tej inwestycji. Wszystko zaczęło się od tego, kiedy w 860 roku niejaki Herman Thomas otworzył fabrykę pierników. Na parceli przy ulicy Świętego Jakuba 13 w Toruniu, na rynku nowomiejskim. Dzisiaj nazwalibyśmy tego człowieka wspaniałym marketingowcem. Pakował swoje aromatyczne smakołyki w przepiękne pudełeczka i umieszczał w środku bajki dla dzieci. Zobaczcie, jak wyglądało wnętrze tej fabryki. W późniejszych latach, 90., 20., był tam klub, było radio. A od 2010 roku nieruchomość była zadłużona. Wszyscy ludzie na rynku lokalnym znali tą kamienicę. Jeszcze 2 lata temu wyglądało to w ten sposób. Wąska i bardzo specyficzna funkcjonalność tej kamienicy nie napawała optymizmem inwestorów lokalnych i ponadlokalnych. Kamienica stała i stała na rynku. Przez wiele, wiele lat dług właścicieli, którzy mieli komornika na karku, rósł i rósł. Wartość obiektu malała, a dług sięgał kwoty powyżej 5 milionów złotych. Aż w końcu na licytacji komorniczej ktoś kupił tą kamienicę, a jeden z moich klientów odkupił ten obiekt i w ten sposób rozpoczęło się nowe życie tej kamienicy. Jest ze mną Patrycja, która jest moją prawą ręką i zawsze jej zdanie jest dla mnie bardzo cenne. Uczestniczyła w tym projekcie od samego początku i strategia numer 1 wyglądała w ten sposób, że chcieliśmy sprzedać całe kondygnacje, czyli całe piętra. Tak wygląda inwentaryzacja, a tak wygląda koncepcja podziału całego piętra na od 5 do 8 małych apartamentów. Cel był taki, aby inwestor kupił całą kondygnację i podzielił sobie całe piętro na kilka mniejszych apartamentów w ramach jednego lokalu. W starym budynku jest tak, że możesz pójść do Urzędu Miasta, do Wydziału Architektury i złożyć wniosek o samodzielność lokalu, jeśli spełnia on przesłanki samodzielnego lokalu. I właśnie taka była pierwsza nasza strategia, aby uzyskać samodzielność lokalu na każde piętro i sprzedać niezależnie. Druga strategia polegała na tym, że zrobiliśmy koncepcję na butikowy motel, butikowy hotel i restaurację na parterze i na minus jeden. To wyglądało następująco. Piękna, urokliwa nazwa. Apetyczna. Apetyczna bardzo. Tutaj miejsce zaprojektowane mieliśmy na 50 osób chyba, tak? Tak. Czyli taki butikowy hotel dla ludzi, którzy będą spali na górze i będą sobie mogli wejść na śniadanie, na lunch. Kolację. Tak jest. Przestrzenie zróżnicowane, wyższe, niższe.
meandrujące, prowadzące klienta w dalsze części restauracji. I też bardzo klimatyczne, tak, w Toruniu. No niewiele jest takich restauracji, które cechują się jednocześnie nowoczesnością i takim klimatyczną intymnością, tak, tak, dla klientów. Zdecydowanie. Ok, a na rzucie to wyglądało w następujący sposób. A więc tak, tutaj wchodzimy do budynku. Tutaj jest klatka schodowa na pierwsze piętro, gdzie miały być apartamenty dla turystów. Ta klatka musi zostać. Tutaj jest duży open space. Idziemy tylną klatką schodową na pierwsze, drugie, trzecie piętro. Tutaj jest piec do pizzy zaprojektowany. W budynku jest winda. To jest absolutny plus tego adresu, bo zaledwie kilka adresów na toruńskiej starówce ma windę w budynku i ma możliwość zamontowania windy. Zatem tak wyglądała koncepcja restauracji Miodowa Faktoria. Niestety nie znaleźliśmy klienta na te dwa warianty do 3 razy sztuka i przeprojektowaliśmy ten budynek jeszcze raz. Na starówce nie mamy planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym najpierw wystąpiliśmy o warunki zabudowy. Przeprojektowaliśmy ten budynek, uzyskaliśmy pozwolenie na przebudowę. Tak to wyglądało. Klatka schodowa prowadząca z parteru na pierwsze piętro pozostała. Natomiast zdecydowaliśmy się zwiększyć potencjał tego adresu poprzez usunięcie windy, która jest plusem, ale też minusem niestety, bo zabiera bardzo dużo przestrzeni. Uwzględniając metry kwadratowe, ale też funkcjonalność całej tej przestrzeni. Zatem usunęliśmy tą windę i usunęliśmy tą klatkę schodową, dzięki czemu powstał tu nowy lokal mieszkalny. A klatka schodowa prowadząca na drugie piętro i na trzecie piętro została zaprojektowana w środku budynku, w tym miejscu. Dzięki temu powstało kilkanaście lokali na sprzedaż. Jest 45 metrów, jest 65 metrów, jest 30 metrów. Wygląda to znakomicie, a produkty rozchodzą się jak ciepłe bułki. Cześć, jesteśmy na Jakuba 13, gdzie prowadzimy inwestycje remontu adaptacji kamienicy. Pięć kondygnacji mamy do przebudowy i aktualnie jesteśmy na etapie wygruzowywania, czyli przewracamy wszystkie ścianki. I cała kondygnacja ma 174 metry. Każde piętro jest takie samo. Natomiast teraz zrobiliśmy 3 i 4 odrębne lokale mieszkalne na każdym piętrze. Tutaj będą 4 mieszkania. A teraz jesteśmy na klatce schodowej, która jest aktualnym ciągiem komunikacyjnym. Zobaczcie, jak to wygląda. Ta ściana będzie przewrócona, jak również tej klatki schodowej nie będzie. Tutaj będzie też mieszkanie. Panowie jeszcze czekali na dodatkową opinię konstruktora, czy na pewno tą ściankę mogą rozwalać. Natomiast był nasz konstruktor, który wydawał opinię konstruktorską do projektu, do pozwolenia na budowę i tą ściankę można śmiało przewracać. I właśnie tym rękawem, bo to tak nazywam, po to się zsypał, to jest rękaw na śmieci, i tym rękawem będą zsypywali te śmieci. No wczoraj mówili, że wyjechały dwa kontenery, dzisiaj jest w końcu ten 15 metrów sześciennych. My tutaj ustaliliśmy akurat całościowy koszt za wygruzowanie. Idziemy na górę zobaczyć. A tutaj jeszcze przed chwilą było płyta, a teraz ludzie, którzy remontują windę, odsłonili to. No i idziemy zobaczyć, jak to wygląda. Dobrze, panowie, my chcemy zobaczyć, jak wygląda demontaż dźwigą. Nagrywamy wideo szkoleniowe. Ale to dopiero zaczynamy.
No, zobaczcie, 3 dni na temat na dźwigu. Macie jakiś pomysł na to? No oczywiście, patenty są, już zaczynamy. No, a jak to robi, jak to będzie się odbywało, jak to robicie? No, własną ciągarkę mamy, która będzie nam jeździła dźwigiem w górę, w dół. Tak, i będzie nam pomagała właśnie przy demontażu. Drzwi wyciągają tych ciężkich elementów. Trzymanie całej kierunku kabiny. Tutaj tak ciągarka jest zamontowana? Będzie montowana, dobra. Teraz wstępne podwieszanie kabiny podkładamy po prostu przed bagaż, żebyś mógł zbudować inny. Wtedy je zdemontujemy i założymy naszą ciągarkę. W międzyczasie, tak? Okay. To będzie wzięło skrót na naszej ciągarce bezpiecznie. W przypadku pozostawienia windy w kamienicy mocno ograniczylibyśmy jej funkcjonalność, dlatego podjęliśmy decyzję o demontażu szybu. Demontaż trwał aż 3 dni i kosztował 3 tony złomu oraz 4,5 tysiąca złotych tzw. robocizny. Dzięki temu zyskaliśmy dodatkowych 50 metrów powierzchni mieszkalnej. Gdybyśmy nie zdecydowali się na usunięcie szybu windowego, stracilibyśmy około 150 metrów. Trzeci tydzień remontu namiotowej faktorii, zatem idziemy zobaczyć, jak wyglądają prace. Widzimy, że rękaw już jest na niższej kondygnacji, także wyższa kondygnacja powinna być już czysta, wysprzątana. Zatem idziemy zobaczyć, jak to wygląda w rzeczywistości. Ten komin, który tutaj widzicie, on zgodnie z projektem jest do demontażu. Tutaj jest miejsce, gdzie jest powierzchnia sprzedawana i ten komin już podejmuje decyzję, w jaki sposób ma być demontowany. On idzie od poziomu minus 1, od piwnicy aż po poziom plus 4, czyli po to poddasze i na poddaszu musimy jeszcze zabezpieczyć dach, no bo ten komin wychodzi poza dach, także musimy zabezpieczyć dach, czyli zabudować tą część najzwyczajniej w świecie. Stary komin w miodowej faktorii był zbędny, ponieważ montujemy nowe przewody w szachcie instalacyjnym, który jest już w pełni zaprojektowany. Podjęliśmy decyzję o całkowitym usunięciu go. Demontaż komina wykonała nasza stała ekipa i trwał on kilka dni, ponieważ każdy krążek ważył około 100 kg. Zyskaliśmy tylko jeden dodatkowy metr na każdej kondygnacji. Wydaje się mało, ale lokale narożne będą przez to znacząco bardziej funkcjonalne, a ich cena wzrośnie. W ten właśnie sposób maksymalizujemy zyski inwestorów, którzy postawili na ten adres. Jestem tutaj z Dominikiem i zaraz opowiemy Wam, jak wyglądał demontaż komina. Demontaż komina, który zgodnie z projektem ma być rozebrany, bo w tamtym miejscu będzie powierzchnia lokalu. A więc, Dominiku, jak wyglądał ten demontaż komina? Ten demontaż komina wyglądał tak, w ten sposób, był demontowany od dachu. Od góry, tak, tak się demontuje. Góry, bo z dołu by spadł pewnie, tak? No niestety, no nie spadłby do końca, bo jest blokada na przejściach piętra. No tak, tak. I po prostu było na przejściach wyburzane i obalane reszta, wypychana, obalana. Na łączeniach było kute, żeby to znieść można było. Okej, okay, czyli tutaj... Tak, łączenia po prostu komina, nie? Okej, okay, dobra, a tutaj jak jest wełna, to co, w środku jeszcze było? Jeszcze wpust. A, czyli ten wpust ceramiczny jeszcze był. Wpust ceramiczny. No właśnie. To była demontacja, po czym będziemy zabezpieczać, żeby nikt nie wpadł. No właśnie, no bo teraz powstała dziura i dziura jest na dachu też. Tak. Dach będzie łatany normalnie papą, deskowany i papą będzie. Okej, a te przejścia jak będziecie montowali? Na razie płyta OSB, po czym będzie to deskowane, nie? Deskowane. Jak będzie wiadome, bo mamy nanieść poziomy na podłogi, nie? No tak, tak. Dobra, to powiedz jeszcze, bo teraz macie na różnych kondygnacjach, widzę, tutaj jest część zniesiona, czyli teraz to znosimy po znosicie. Prostu. Rozbijamy to i znosimy, żeby później można zamówić kontener i to wywieźć. Okay. Choć kamienica jest aktualnie jednym wielkim placem budowlano-remontowym, to w środku regularnie pojawiają się już inwestorzy, którzy są włączeni w proces powstawania ich przyszłych apartamentów. Opiekun inwestycji, pani Katarzyna Fijałkowska, dokładnie prezentuje im każdy etap prac. Dodatkowo, by maksymalnie usprawnić wszelkie działania, w miodowej faktorii zamontowane zostały przyłącza prądowe oraz wodno-kanalizacyjne.
Mieliśmy weekend elektryka, który zamontował nam rozdzielnie robocze. Na płycie OSB zamontował nam kilka gniazdek. Tutaj jest gniazdo silniejszej mocy i tutaj idą w peszu przewody z zasilania głównego. I taką rozdzielnię mamy co drugie piętro, dzięki czemu stąd pójdzie na pierwsze piętro i z drugiego piętra pójdzie na trzecie piętro przedłużaczem prąd. Za tą rozdzielnię zapłaciliśmy 2400 zł netto za robociznę i 1400 zł brutto kosztował materiał. Natomiast jest to niezbędne, bo już o kable się potykaliśmy i jest to niezbędne do tego, aby prace przebiegły po prostu bezpiecznie. Dzisiaj mamy szczególną sytuację na budowie. Dostaliśmy telefon od policji, że wchodził do kamienicy jakiś pracownik nasz, który się okazało, że podobno kogoś pobił. Poszkodowany przejeżdżał akurat i zobaczył, że ten, który go pobił, wchodził właśnie do kamienicy. Także było to przed chwilą, także dzisiaj będzie dość, nazwijmy to, ciekawy dzień, no bo będziemy musieli rozstrzygnąć, kto dzisiaj będzie zwolniony, kogo usługi zostaną uwolnione na rynek pracy. Także jest to na pewno dość trudne wyzwanie. Zaraz będziemy robili tutaj przepytkę. Mamy dwie ekipy na budowie, także ktoś spośród tej dwójki. No i już wiemy, znalazł się. Jest to człowiek od podwykonawcy, który miał tam jakieś zamieszki. No i dzisiaj za chwilę będzie zwolniony. Cześć, jestem Kasia, jestem menadżerem projektu inwestycyjnego w Insight Parku. Zastępuję przez cały tydzień pana Bartosza Szczęsnego, który jest kierownikiem robót przy przebudowie kamienicy przy ulicy Świętego Jakuba 13, gdzie znajdujemy się dzisiaj, ponieważ dokonujemy oględzin wykonanych do tej pory prac robót. Jesteśmy tutaj też z tego względu, ponieważ nasi wykonawcy, mówiąc kolokwialnie, trochę zagalopowali się w swoich pracach. Przygotowujemy nową klatkę schodową, czyli otwory pod nowe schody od pierwszego piętra do trzeciego piętra. No i panowie trochę nam tutaj za bardzo zaszaleli i wycięli dodatkowy otwór między parterem i pierwszym piętrem. Pani Katarzyna była w tym tygodniu zobaczyć, co się dzieje na budowie i się okazało, że jedną dziurę wycięto za dużo, jedną dziurę pod schody. Dzisiaj kończymy taki ważny etap, bo macie zaimpregnowane te belki, oszlifowaliście w trójkę, robota idzie wam bardzo sprawnie, bo w trójkę, maksymalnie w czwórkę was tutaj było, tak? Ale w trójkę żeśmy tylko szlifowali i impregnowali, także wszystko to na belkach to w trójkę robiliśmy, nie? Okej, dobrze, czyli oszlifowaliście te belki po to, aby je zaimpregnować, ten cały tutaj ciąg przez środek. Taką przeciwpożarówką, żeby to później nie było jakiegoś zapłonu czy coś, dlatego żeśmy to wszystko impregnowali, nie? Tak, tak. No i teraz jeszcze na drugim piętrze zrobiliście te belki takie tutaj stropowe, bo tam będą odsłonięte te belki na tym drugim piętrze i tam macie zaimpregnowane. I co teraz pan mówi, że wychodzi ta sól, tak? Wychodzi, tak, bo to może też jest w zależności od tego, że są przeszlifowane, a gdzie nigdzie nie są, bo to wiadomo, na tylko mieliśmy jedno piętro te stropowe mieliśmy oszlifować i tam jest jak najwięcej tej soli, nie? Także to może też przez to, że to po prostu
na oszlifowanym więcej tej soli wychodzi po prostu, nie? No tak, i tak, dlatego. Tak. No to kierownik budowy wraca jutro z urlopu, także jutro mamy taką krótką odprawę. Znajdzie jakieś rozwiązanie, pewnie będziemy to jakoś malować, olejować. No tak. Jakieś rozwiązanie na to będzie. Także na pewno front robót będzie na następny i tydzień. Bardzo dobrze, czekamy na to. Tak jest. Czekamy. Zatem wracając do podsumowania, bo to jest taki ważny etap robót zakończony. Mhm. Zaczęliście tutaj w styczniu od rozbiórki tych wszystkich ścian, tak. Rozbiórki tych ścian GK, tak. Zdejmowanie tych stropów, sufitów, to były płyty, karton gipsowe, to były deski, dużo jakichś takich śmieci znaleźliście tutaj. Wjechało sama bardzo... rozbiórka dużo, długo nie trwała, ale najwięcej tego wszystkiego to było wyrzucanie. To było najgorsze z całej tej roboty. No tak, no bo te śmieci były tutaj, tam, kubki. Na całych kondygnacjach, wszędzie. Segregacja. Tak. Powiem panu, że przejechaliśmy się dość mocno na ilości kontenerów, bo mieliśmy obmierzoną ilość tych metrów sześciennych na śmieci. Wszelkie oczekiwania. Tak, przerosło to wszelkie oczekiwania. Wy też pewnie myśleliście, że będzie tego mniej. No ale tak jest. Jak to wszystko jest zamontowane, poukładane, to nie ma problemu. Ale jak to się zaczyna walić wszystko i leży jedno na drugim, to już jest masakra. No tak. To dopiero widać, jaki to jest ogrom tego i ile tego wyrzucenia, nie? No tak, 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 tak. No i tak, w tym minionym czasie mieliśmy jeszcze bardzo ważną akcję, bo był demontaż dźwigu, czyli demontaż windy. Przyjechała ekipa z południa, ze Śląska, która demontowała nam dźwig. To była niesamowita akcja, bo mieliśmy różne pomysły na to, czy to spuszczać, przycinając linki, czy inaczej, jakieś inne metody. Wybraliśmy te inne metody, natomiast ekipa w 3 dni zdemontowała nam cały dźwig i wyzłomowała, także to był ważny etap. Później mieliśmy etap demontażu komina, który jest zaprojektowany jako miejsce mieszkalne, także w tym miejscu, gdzie stary komin jest, ma być część mieszkania i takie duże rury były zdemontowane, dzięki czemu mamy teraz więcej powierzchni na mieszkanie. Później po etapie wygruzowania nastąpiło zainstalowanie tymczasowej wody w budynku, jak również zainstalowanie tymczasowej roboczej instalacji elektrycznej po to, aby jednym przyciskiem włączać oświetlenie, aby można było montować na każdej kondygnacji szlifierkę pod włącznik prądowy, także to zostało zrobione. No i później został rozpoczęty etap pracy demontażu części stropu pod klatkę schodową i pod szacht instalacyjny, także zostały zdemontowane otwory i teraz właśnie będą montowane, także dzisiaj mieliśmy zamiar to nagrywać, ale to będzie jutro uwiecznione. Także jutro przychodzi ekipa, która będzie montować schody tymczasowe. Jesteśmy w trakcie zbierania wycen na instalacje elektryczne, na instalacje wodno-kanalizacyjne, czyli sanitarne, wentylacyjne, no i na suchą zabudowę, czyli na te płyty GK. No a z panem Danielem w następnym tygodniu widzimy się na kolejnych pracach, które będą polegały na skuwaniu tynku, pod, tak żeby pokazać tą cegłę na tych ścianach bocznych, bo część klientów, która tutaj się przewijała na całe ściany, te boczne? Nie, właśnie nie będziemy robić całych, tylko tam niektórzy chcą mieć tą cegłę odsłoniętą, niektórzy chcą mieć zasłoniętą, także dla tych klientów, którzy chcą mieć tą cegłę odsłoniętą, będziemy skuwali im ten tynk, no i znowu będzie gruz. Znowu kontenery, znowu gruz. Ale na pewno nie tyle, jak było na samym początku. Tak, 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 zgadza się. Z jeden może kontener pójdzie, nie? Zobaczymy, ile tego będzie odsłonięte. Sytuacja w miodowej faktorii zmienia się każdego dnia, jak to na placu budowy. W tym momencie działają tam dwie ekipy. W krótkim czasie wykonaliśmy m.in. demontaż schodów i komina, zaimpregnowaliśmy belki oraz usunęliśmy dźwig windy. Oczywiście nie zabrakło kilku incydentów, jak przypadkowa dziura w podłodze, przyjazd policji czy niestawienie się jednej z ekip. A pamiętajmy, to dopiero początek remontowych rewolucji. Warto jednak zawsze być pozytywnie nastawionym. Takie rzeczy na placu budowy się zdarzają, a my doskonale sobie z nimi radzimy. Jak remontujesz mieszkanie w nowym budynku odebranym od dewelopera, to zaczynasz najzwyczajniej w świecie od wyboru płytek, kolorów ścian. A zanim zaczniesz remontować kamienicę, to najpierw musisz przeżyć robotę polegającą na wygruzowaniu, na demontażu, na wywozie wszystkich gruzów. I to właśnie zobaczyłeś w tym odcinku. Jeśli podoba Ci się to, co dla Ciebie nagrywam,
to zasubskrybuj nasz kanał, daj łapkę w górę, bo w następnym odcinku pokażę Ci, na czym polega demontaż podłogi, utylizacja klatki schodowej, po co w ogóle zepsuć starą klatkę schodową. Do zobaczenia już za 2 tygodnie. Cześć! To musi być wyburzone wszystko. Tak. Też musi iść winda, żeby pociągnąć cały dach.